Jesteśmy w tym momencie na ulicy Partyzantów w Kunowie, która łączy się tam dalej z ulicą Ogrodową. Jest w trakcie przebudowy ten odcinek i również Ogrodowa jest przebudowywana. Dostaliśmy prawie 10 milionów dofinansowania, 8 milionów 600 tysięcy, niespotykane dofinansowanie i procent dofinansowania bardzo dobry, powyżej 80%. Te dwie drogi kosztować będą gminę z dofinansowaniem oczywiście brutto ponad 11 milionów. Te dwa odcinki bardzo ważne są dla Kunowa. Mieszka tu sporo osób. To jest równoległa droga do ulicy Partyzantów, którą wykonaliśmy wcześniej. Ważne jest do podkreślenia to, że tutaj będą wszystkie instalacje pod drogą przebudowane, łącznie z kanalizacją. Będzie to szeroka, piękna droga z chodnikiem. Będzie również kanalizacja burzowa odwadniająca ten odcinek, no i oświetlenie uliczne nowe będzie zainstalowane na naszych już gminnych słupach. Nie będziemy musieli płacić, zażartuję, haraczu zakładowi energetycznemu. Tam, gdzie lampy są zawieszone na słupach zakładu energetycznego, no musimy takie opłaty roczne ponosić i to jest kwota no niebagatelna, bo około 60 tysięcy jak na ten moment rocznie. W tym momencie również część dróg jest zakończona lub na ukończeniu, jeśli chodzi o dofinansowanie z rządowego funduszu, czyli Polski Ład. Tam otrzymaliśmy ponad 3 miliony dofinansowania i to będzie wykonane docelowo 6 odcinków. Jeden już jest wykończony, tak jak odcinek w Wiechowie. Jest wykonana ulica Polna w Janiku. W trakcie jest budowana ulica przez wieś w Nietulisku Małym. Zakończona jest praktycznie też budowa odcinka drogi w Nietulisku Dużym. Zakończona też jest budowa, jeśli chodzi o drogę łączącą Wymysł z Ostrowcem. Wykonana jest również droga, która jest przedłużeniem drogi w Miłkowskiej Karczmie na tak zwanym Podlesiu. Wcześniej wykonaliśmy bardzo piękny, szeroki, 5-metrowy odcinek z wjazdami na posesję w Miłkowskiej Karczmie na Podlesiu i został jeszcze około 300-metrowy odcinek do ostatnich zabudowań w Miłkowskiej Karczmie na tak zwanym Podlesiu. Szerokość jest zachowana, to jest też właśnie z Polskiego Ładu dofinansowany odcinek, czyli to jest ta szósta droga, która jest wykonywana w tym pakiecie, że tak powiem, dofinansowania z Polskiego Ładu, gdzie to dofinansowanie jest na poziomie aż 95%. Tutaj będzie zdecydowanie bezpieczeństwo poprawione, bo jak Państwo widzicie, rowy są dość szerokie i głębokie. One miały za zadanie odwadniać tę część Kunowa, a teraz to odwodnienie będzie schowane pod ziemię. I tutaj będzie właśnie na tym odcinku, na tym pasie ułożony chodnik. Także te rowy całkowicie znikną, jezdnia będzie szersza. Na tym miejscu, gdzie są rowy, powstanie chodnik po uprzednio zakopanej, skrytej pod ziemią kanalizacji burzowej, jeśli chodzi o ten odcinek drogi Partyzantów i ulicę Ogrodową.